Dzień dobry, witajcie. Ja się, słuchajcie, zbieram. Zdecydowałam, że wracam nie tyle co na siłownię, ale zaczynam treningi personalne. Także potrzebowałam czegoś nowego, bo samo to, że miałam rozpisane treningi, chodziłam. Powiem Wam szczerze, że nie czułam motywacji. Jak wiecie, odeszłam od tego, no też głównie też przez to, że inne rzeczy się posypały. Takie między innymi właśnie przede wszystkim, że właśnie była depresja, to jest w ogóle inny element życia, żeby cokolwiek w życiu robić więcej. No i przez te 4 miesiące nie chodziłam, przestałam i powiem Wam, że no brakuje mi, widzę, że ta moja sylwetka się zmieniła, że nie jest już taką fajną jak była i potrzebuję czegoś nowego, nowej energii, więc zdecydowałam się na treningi personalne. Ja już jestem, słuchajcie, o, ubrana w ten strój, co miałam zawsze. I co, zakładam buty, torbę mam naszykowaną. Wydaje mi się, że wszystko mam. Przed chwilą wypiłam sobie szejka. Posiedziałam przy dokumentach, takie różne. Zastanawiałam się, czy Was brać ze sobą, ale wiecie, to jest pierwszy trening, taki zapoznawczy. Myślę, że mogło być trochę dziwnie, dlatego może takie małe urywki zabiorę Was ze sobą, ale przede wszystkim skupię się dzisiaj na treningu, a resztę Wam powiem, jak będzie po. Ale z powrotem piluję Michę, mam pić 3 litry wody, trochę z tą wodą ciężko, bo tak butelkę, półtora wypijam i mam na boku, wiadomo, jakaś herbata, kawa i tak dalej, ale 3 litry wody jako samej wody to no ale co, są wymagania od trenera, to trzeba się tego trzymać, także ja biorę torbę i uciekam, słyszymy się później. Jestem, słuchajcie, wróciłam, powiem Wam tak, ja już w ogóle wróciłam, jak z siłowni wróciłam, to się umyłam i skoczyłam do Lidla, do Rossmana, zaraz Wam wszystko pokażę. Teraz tak, jeśli chodzi o odniesienie do treningów, powiem Wam, że jest różnica, jak się trenuje, jak macie rozpisane treningi, idziecie, chociaż ja sobie nigdy nie odpuszczałam, tylko cisłam na ile mogłam. Trener personalny ma tą różnicę, że on cały czas daje Wam kopa. I tam za bardzo, jakby ja nigdy za długo nie odpoczywałam, ale tam wiecie, ćwiczenie za ćwiczenie, małe odpoczynki i super, naprawdę bardzo mi się podobało. I co zauważyłam różnicę, nie wiem na czym to może do końca polegać, ale na przykład tak, jak chodziłam sobie na siłownię, gdy miałam rozpisane treningi, to zawsze wracałam z siłowni, byłam zmęczona i wkurzona, nigdy mi to nie sprawiało przyjemności. A tutaj po dzisiejszym treningu było to zarąbiste. Mało, że byłam zmęczona, to byłam przede wszystkim szczęśliwa. Nie miałam, jeszcze Wam powiem, takiego w ogóle uczucia, nie? Dobra, słuchajcie. Weszłam do Rossmana. Ale po prostu leczenie też mogło na to wpłynąć, tak? Że zaczęłam się leczyć w stronę depresji. I też inaczej odbieram niektóre sprawy. W każdym razie Bielenda była w promocji, więc wzięłam ją razy dwa. Ona jest, słuchajcie, z kwasem hialuronowym. Kiedyś Wam pokazywałam, ona jest tam bardzo fajna. I wzięłam drugą, peptydy sygnałowe. I tutaj jeszcze, słuchajcie, jest witamina B12 i trehaloza. Poczekajcie, i to jest odmładzające. Pokażę Wam, które do tej pory serum używałam i co o nim myślę. Do tej pory używałam to serum Medic 8. Ono jest po prostu drogawe, tak? Ale chyba coś się z tego, co orientuję, to mi bardziej jakby z kwasem hialuronowym z Bielendy bardziej byłam zadowolona. To ma warstwę lepką, super pod makijaż, ale jakby nie wiem, nie czuję tego wow, nie wiem jak Wam to określić. Co prawda jedną butelkę zużyłam, tu już prawie, słuchajcie, nic nie mam. Dlatego to. A przy okazji jak używam, bo to jest z peptydami, nie? To serum. To stwierdziłam, że wezmę sobie z Bielendy i fajnie byłoby sobie mieszać. Moja cera ma co do siebie, że ona lubi, jak czasami tą pielęgnację sobie zmienia. Dlatego zobaczymy. I wzięłam jeszcze, bo chciałam iść tutaj w pokoju, w tym stoliku, w przyrogówce Isane. Ona pięknie pachnie takim kakaowym, tylko obrazki poprzyklejali.
No i tutaj właśnie chciałam wspomnieć, żeby jak usiądziemy, umyjemy się, to usiąść sobie nogi nasmarować, żeby wyschły. W ogóle jeszcze Wam powiem, po ile ta bielęta była. Ona zwykle kosztuje 35 zł, a ja ją kupiłam po 20. 15 zł było po prostu. Tak, i jeszcze zaczniemy sobie otwierać. Tutaj paczuszkę mam z... Co tam? Będziesz szukował? No to rób sobie. Tu jeszcze, słuchajcie, mam paczuszkę z witaminą D. Jak wiecie, ja używam, bo tak słyszałam, że w płynie jest lepsza. Chyba klimę włączyłeś. Na prawo. Tu jest zresztą. Tak słyszałam, słuchajcie, że witamina D w płynie jest lepsza niż jako tabletki. Mimo tego, że jest lato, też warto ją brać. I przyszło mi właśnie zamówienie. A nie, ja dzisiaj ją zamówiłam. To Kamila przyszła, Omega. Ojeja, ja jestem zakręcona. Już Wam pokazuję, jaką Omega bierze Kamil i ja chyba też zacznę brać, bo ostatnio kupiłam w płynie i wiecie, że do tej pory stoi w lodówce, nie umie się przełamać. Chciałam ograniczyć ilość tabletek, ale no chyba jednak muszę z powrotem wrócić do tego. Ja używam tą. I bierzemy, i Kamil bierze po dwie. No ja też będę brała, tak? Także jest to. Teraz w sobotę organizujemy takiego większego grilla. I musiałam takie parę bajerów kupić, które nam się przydadzą, bo wiecie, jak dla nas, na dwie osoby, to starcza, nie? Ale jakiś większy grill, to się przyda. To są takie maty. Kiedyś ja Wam pokazywałam, jak jechaliśmy na grilla. To są takie maty, które kładziecie na ruszcie grilla bądź, nie wiem, w piekarniku, w mikrofalówce i one są wielokrotnego użytku, że je możecie nawet myć w zmywarce, możecie sobie przyciąć, bo my mamy okrągłego grilla. Ja ucięłam wtedy na kształt kółka i tu macie 4 sztuki. 4? Więcej dostałam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O, 6 sztuk, słuchajcie. Ja chciałam 6 sztuk. Czekajcie, bo ja muszę to luknąć, bo coś mi tutaj się nie zgadza. I właśnie wiecie, na to bezpośrednio sobie kładziecie kiełbaskę, karczek, mięso, no wszystko, tak? To jest fajna slajd. To możemy umyć ręcznie albo właśnie w zmywarce. Coś tu nie tak. Na zrówko. A, dobra. To chyba jest inaczej pakowane, nie pojedynczo i dlatego. Dobra, słuchajcie, nieważne. W każdym razie to jest to. W litru jeszcze wzięłam, kupiłam podpałkę. No i dwa razy paska aluminiowa. I to są takie zakupy. Teraz, słuchajcie, idę na dół, bo muszę zejść po treningu, a już minęło trochę czasu. Nie powinnam tak robić, ale chciałam szybko iść na zakupy. Pokażę Wam, co kupiłam właśnie w Lidlu, co tam mniej więcej teraz jem. I biorę się zaraz, robię moje paznokcie, a jeszcze chcę Wam pokazać kilka rzeczy z paznokci, bo kupiłam nowych, także uciekam. Dobra, teraz słuchajcie, zrobimy sobie Lidla. Tak, na śniadanko wziąłem sobie dwie bułki kajzerki. Na jutro kupiłam sobie z jogurtem Zoro, żeby zjeść takie płatki z Lidla. Fajnie wyglądają w makro. Do tego dodam sobie gruszki. I będzie takie fajne śniadanko. Dzisiaj zjem na pewno jabłka, banany kupiłam, też będą. W ogóle mam teraz więcej węgli niż poprzednio miałam. Ogórki, to na śniadanko zaraz będę jadła. Dla Kamila wzięłam surówkę kolesa, bo będziemy mieć udka z kurczaka na obiad. A jeszcze takie wzięłam płatki. Fajne w makro, jedno i drugie wychodzą. No, 3 ogórki, wszystko. Także ja idę, słuchajcie, robię sobie jedzonko i widzimy się przy holu z paznokci. Okej, pojadłam. Wiecie co, chyba jeszcze czegoś Wam ostatnio nie pokazałam. Semilaka, Indigo, no i na pewno inne firmy. Mają coś takiego teraz. Jedno wzięłam balerinę, to ja ją teraz unasuję, tylko nie patrzcie na odrost, bo naprawdę. A dzisiaj mamy, będę robić almond. To jest kształt. Gdzie mi się to?
chyba przykleiły. O, taki. I to polega, słuchajcie, na tym, kto nie słyszał, ktoś by powiedział sobie, że to jest tips albo te górne formy do przedłużania. Nie, słuchajcie, to jest coś o wiele lepszego. Zdejmujemy sobie stylizację do zera. Ja używam bazy z Semilaka, super mi się na niej trzyma, to jest ta. Utwardzamy. Bierzemy tą wtedy tego tipsa, tą formę, smarujemy tutaj w tej części matowej, jak widzicie, i sobie dokładamy i trzymając utwardzamy, słuchajcie, w lampie. I później matowimy sobie tą płytkę, możemy skrócić, ja skróciłam, bo dla mnie były tamte za długie. No i co? I malujemy. I to jest wszystko, słuchajcie, wszystko. Ja mam teraz paznokcie z 3 tygodnie, tak może być, i nic, słuchajcie, mi się nie łapie. Trochę się na początku bałam, bo czuć, że te paznokcie są cieńsze, ale to jest magia, wiecie, jaki to jest skrócony czas robienia paznokci. Także dla osoby takiej jak ja, gdzie ja lubię wszystko ładnie, dokładnie, to jest, słuchajcie, mega, naprawdę. Także fajna metoda, popatrzcie sobie w internecie, wpiszcie sobie właśnie takiego Semilaka, tu zakrywam napis, o. Tu macie napis. Naprawdę super. A teraz jak byłam, to tak. Kupiłam cleaner z Ale Paznokcie. Kupiłam wzorniki, bo coraz więcej mam lakierów. Na nowo zbierają się. Więc fajnie by było dzisiaj pomalować. I tak, na przykład dzisiaj tak będę ściągać wam stylizację. Miałam takie... jak to się nazywa, że wiecie, jak dołożyliśmy do paznokcia, to wystarczyło nacisnąć, on się łamał. One mi się tak wyginały, one są po prostu do dupy. I pani poleciła mi coś takiego. Wyglądają niby jak cążki, ale to są cęgi. A czekajcie, niech ja to otworzę, gdzie to się otwiera? Tu od góry? O, zobaczcie, jakie to jest porządne. Kurczę. No, co jest tam? Zejdź. O. To są naprawdę porządne, grube cęgi. I tym właśnie sobie z łatwością można skrócić. Tak ja będę robiła dzisiaj mamie. Tylko tutaj muszę sobie odblokować. O, i z łatwością możemy wtedy sobie uciąć z każdej strony i potem tylko już zdjąć sobie frezami, pilnikiem. Mega sprawa. Podobno jest to zarąbiste, super się trzyma. Zaraz będą lakiery, ale ja wam pokażę jeszcze takie... Potrzebowałam jeszcze jednego pędzelka, bo mam tego zielonego, nie? On jest fajny, cieniutki, ale jeden pędzelek jest dla mnie za mało. I ten jest co prawda dłuższy, ale ja sobie go przerobię, bo nie miała pani teraz. Ten to się nadaje super do tworzenia linii. Ale mówię, ja potrzebuję takiego czegoś tutaj krótszego. Przy skórkach, jakieś linie jak się maluje. Coś w tym stylu. Tutaj mama sobie dobrała pełno jakichś świecidełek. Te są piękne. Fajne. Tu jakieś do przyklejenia różowe świecidełka. I jakieś większe niebieskie. Użyłam sobie top, żeby mieć, bo już mi się kończył. Skóra, bardzo fajny top.
Długo się błyszczy. Ja teraz, słuchajcie, mam 3 tygodnie, one, słuchajcie, się błyszczą. Fajny. Ja sobie osobiście go mega polecam. I tutaj mamy 3 lakiery. Pierwszy z tej firmy, numerek 188. To jest taki fajny, słuchajcie, z... Ja takie jajko można to nazwać, że to jest takie jajeczko. Z takimi drobinkami. Super. O, wiem, co jeszcze Wam pokażę. Będę używała teraz do tego. Czy może to skończyć. Bo jeszcze z Shaina mam paczkę, już tyle czasu nie otworzyłam. Z tej samej firmy. Numerek 186. To samo, tylko że ten bardziej wpada we fiolet. Też takie ma drobinki. 4 lakiery z tej samej firmy, numerek 187. Też piękny róż z tym takimi, czy przypomina to trochę jajo. Ładne. I teraz Ale lak też ma piękne hybrydy, kolorki, 78. Coś podobnego mam, no, w sensie w lakierach. Taki fajny róż. I to jest, słuchajcie, wszystko. Idę odszukać mamę, bo nie wiem, czy nie usnęła. Tu dostałam jeszcze jakieś próbki. Farmona. Krem efektywnie liftikujący. Także będzie co stosować. Trochę Wam powiem, że padłam siłę, jak zjadłam. Zmęczenie mnie chyba dorwałam. No ale nic. Idę zobaczyć, czy mama śpi, czy nie śpi. Czy robimy te paznokcie, czy już przykładamy na inny dzień. Zobaczymy.